Pump track przy ostrowieckim osiedlu Puanki przypadł do gustu miłośnikom hulajnóg i rowerów. Igor, często korzystasz z tego pump tracka? Tak, często. No jak ci się on podoba? Jest naprawdę fajny, dobrze zbudowali go. Ja jestem tutaj co dzień od jakoś 9 i podoba mi się o wiele lepszy niż tamten w parku miejskim. Nowe miejsce rekreacji z dnia na dzień zyskuje na popularności. Przybywa użytkowników, ale jak się okazuje, niektórzy sprawdzają wytrzymałość tego miejsca w sposób niewłaściwy. Po prostu część społeczeństwa, delikatnie rzecz ujmując, nie dorosło jeszcze do tego typu obiektów. Mam tu na myśli codzienne dewastacje, jakie są, kradzieże drzewek, no przecież to ręce opadają. No naprawdę, niestety, no tutaj mieliśmy sporo tabliczek, oczywiście wszystkie są już zdewastowane, wszystkie są pokradzione. Na chwilę obecną teren jest oddany do użytku, ale jeszcze nie monitorowany. Być może brak kamer przyciągnął wandali, dlatego niezwłocznie przystąpiono do działania. Już dwie firmy tutaj oceniały, wyliczą nam koszty funkcjonowania, montażu przede wszystkim, monitoringu, no bo to będzie z jednostką zewnętrzną w firmie ochroniarskiej, także będzie monitorowanie na bieżąco, będzie zespół szybkiego reagowania w związku z tym, w jakiś sposób na dzień dzisiejszy to częściowo zabezpieczy, bo tu myślimy też o ogrodzeniu całego pump tracka. Po prostu się nie sprawdza forma otwarta. Przypominamy, że każdy użytkownik korzysta z pump tracka na własną odpowiedzialność. Warto mieć na sobie kaski i ochraniacze, aby uniknąć kontuzji. Co więcej, pump track to nie najlepsze miejsce do odstawiania elektrycznych hulajnóg.